tutaj dobrze kombinuję. Okej, no tak naprawdę nagrania to jest tak naprawdę wolny inwestycja kudełka, wolny czas, nie? Wyznawców Java. Nagra, później jakby sam złoży, zaplauduje, nie? Więc i tak należy doceniać, że one w ogóle są w tej liście. Sposób informowania o eventach, kalendarz, wyprzedzenie. Tutaj jest troszeczkę jakby to na mnie, ponieważ zazwyczaj ja wystawiam informacje o eventach. Problem jest taki, że często przez bardzo długo nie mam wszystkich informacji, żeby móc puścić event, nie? A wolę po prostu, żeby już wszystko było w evencie, żeby go później nie update'ować, żeby później nie okazywało, że jest gdzie indziej, a ktoś nie zauważył aktualizacji i poszedł nie tam, gdzie trzeba. Ja mam tutaj może taki pomysł, bo z jednej strony, jeśli chodzi o już kompletne informacje o evencie, to na przykład mi meetup sprawdza się fenomenalnie, tym bardziej, że można go synchronizować z kalendarzem Google. Więc po prostu ja na swojej komórce widzę, kiedy są meetupy i to dla mnie jest zaje fajne. A te meetupy, które nie są pewne, może warto utworzyć, skoro i tak mamy konto tam dżugowe, po prostu zwykły Google kalendarz z niepewnymi meetupami. Kto będzie chciał, to się po prostu do niego zasubskrybuje i będzie widział potencjalne po prostu meetupy, które dopiero kiedy wpadną w oficjalną ścieżkę meetupową, w tym momencie będą. Ten nasz kalendarz. Mamy taki kalendarz tutaj wśród właśnie osób, które się zajmują organizacją, żeby tam dwóch osób na jeden dzień wrzucić, więc jakby to możemy upublicznić i to zrobię na dniach. Jeżeli ktoś po prostu lubi Google kalendarz, no to będzie miał od razu informacje. Zresztą kiedyś już coś takiego było na samym początku. Tam jeszcze pamiętam, bo kiedyś prezentację robił. Co jeszcze? Aktywować użytkowników i community. Mi się wydaje, że i tak mi się troszeczkę udało aktywować community, bo początkowo jak przejąłem Jaga, no to musiałem ludzi trochę ciągnąć za język i wypychać kolanem, żeby wystąpiły. Natomiast wiele osób po jakimś czasie już się spędziło, same się zgłaszały do mnie, że hej, mam temat, nie, i tu coś powiem, nie, dobra, spoko, no to dzisiaj. Więc troszeczkę się skręciło, z czego jestem zadowolony. Aktywować użytkowników. No, ja jestem otwarty na wszelkie jakieś konkretne sugestie. Okej, jakieś takie dłuższe, ciekawsze komentarze. Fajnie by było spróbować coś takiego, jak na DDD. Don't bring your own problem. Chodzi o to, żeby bardziej porozmawiać ze sobą o problemach, a nie tylko słuchać wykładu i że jeden nauczy resztę. O czymś takim możemy pomyśleć, jeżeli wam się podoba taka idea, ale to myślę, że po wakacjach byśmy coś zorganizowali. Właściwie każde spotkanie Jura to taka mini konferencja. Jesteśmy bardzo lokalną i chyba dość amatorską grupą. Fajnie byłoby czasem jakąś dyskusję głębszą rozpętać. Albo taka formuła, że ktoś przygotowuje prezentację, a z sali ktoś jeszcze dopowiada swoje doświadczenia. No to już nie bywa. Czasem prezentacja jest taka, że rzeczywiście ta dyskusja rozgrzewa naturalnie, no czasem jakoś tak mniej. No, to troszeczkę zależy, nie wiem, od audytorium, od tematu. Ciężko to wyczuć, ale to jeden po drugim się trochę łączą, że generalnie chcecie, żeby troszeczkę więcej rozmawiać, a nie ma problemu. Jak najbardziej po spotkaniach, czy w trakcie zadawacie pytania. Cechem jest narzekania, użalanie i wzajemnej adoracji. Ciężko się wchodzi w ten społeczny, jak się nie zna kogoś w środku. What the fuck? Ja nie znam kogoś w środku. Od środka, nie wiem. Generalnie my jesteśmy osobami otwartymi, więc dużo osób też mówiła, że jednak jest dobry networking, że fajnie, że mała grupa, więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się gdzieś tam poznawać nawzajem, rozmawiać na tematach, nie? Nie wiem, czasem może wystarczy podejść do kogoś i powiedzieć, że hej, a ten spin to jest jednak kaszana, nie? Może dzisiaj po prezentacji, żeby zacząć jakąś rozmowę zagalić. Dodałbym system oceny wykładów, żeby nie organizować wykładów osób, które nie są w reprezentacjach. Nie, czegoś takiego nie będzie. Dajmy szansę każdemu spróbować wypowiedzieć się, zrobić prezentację, ponieważ jeżeli nie będzie świeżych osób, no to ta grupa niestety, ale umrze. Ale nie jest chyba możliwość na meetupie oceny eventu, tam jest 5 gwiazdek, różne rzeczy można oceniać, jak ktoś potrzebuje, także
Dokładnie. Nie rozumiem tego argumentu, bo jest taki mechanizm. No. Dobra, uwaga, że problem polega na tym, że tam się trzeba podpisać imię i nazwisko. Z drugiej strony anonimowo to każdy jeden umie hejtować, więc... Generalnie jak ktoś ma feedback do jakiejś osoby, jakby się prezentacja nie podobała, to niech sobie zrobi zdjęcie z mailem i napisze. No. No. Trzeci to nawet, że się tak dokładnie. Nie jestem pewien, czy spotkanie się raz na tydzień nie przekrywa chmury. Fajnie, że coś się dzieje, niestety może to trochę być wyniszczające. Dlatego robimy sobie troszeczkę odsapnięcie. W wakacje tych spotkań będzie na pewno mniej. Mam nadzieję, że chmura się nie wyczerpie. Coś chciałbyś posłuchać na wrocławskim Jugu o architekturze. 5 osób. Okej, więc jeżeli macie jakieś topki związane z architekturą, to zapraszam. Machine Learning, jeżeli znacie kogoś, bo ja nie, to też zapraszam. Programowanie funkcyjne, Scala. No, jeśli chodzi o programowanie funkcyjne, no to jest ta grupa Functional Programming, ona troszeczkę przycicho. Ona nie żyje. Nie, jest Cloudura teraz. Był? Będzie za tydzień. Tak, za tydzień jest wykład odnośnie Cloudura. Na Functional Programming, więc można przyjść posłuchać. Nie. Ewentualnie można zrobić jeden wykład taki zajawkowy, typu Scala, z czym to się je pewnie. No dokładnie, problem jest taki, że akurat te dwa ostatnie tematy, czyli i programowanie funkcyjne i Scala, one miały takie swoje 5 minut na tej grupie. Przepraszam, z półtora roku temu. I pytanie, czy wracamy do tego tematu, czy... Znaczy, w sumie patrząc szczerze, to Springa się wałkuje co roku, jest jakiś tok na temat Springa. No, dodatą nowego, nie? No. Więc można coś, no można ewentualnie odświeżyć tych skalowców. Trzeba się ci grać, czyli pracy, nie ma problemu. O czym chciałeś posłuchać? To już pojedyncze głosy były, czyli hipsterskie tematy, przebieg projektów informatycznych, pojawiające sukcesy oraz sposoby dobierania technologii do projektu od doświadczonych. Jakby nie zdążymy Springa skejtować. Ale zdążymy, mamy trochę czasu. Więcej technicznych, live coding, alternatywy Hibernate, zastosowania desktopowe, więcej zaawansowanych, o kolejkach, Realit Kafka MQ, ActiveMQ, autentykacja i autoryzacja Springu, to już za 2 tygodnie jest warsztat z tego. Java w analityce biznesowej, miękkie tematy, coś jak historia Roberta. Robert też. Ale to też za 3 tygodnie Anita mówi, czy za 4 miękko. No, Spring 5, Spring Boot 2, performance w architekturze mikroserwisowej, DDD. No, odnośnie DDD jest osobna grupa, troszeczkę podupadła, chociaż jak dzisiaj dzwoniłem do chłopaków, to planują coś tam zrobić, aktywować, coś generalnie próbują. No, ale ponownie ten ostatni wykład to DDD, jakby dla mnie na przykład personalnie był interesujący, jak to jest świeżenie przypomnienia tematu, więc... Świetnie. Dokładnie. Tu był tam pisany. Ale będziemy cisnąć. Właśnie, że tak. Co jeszcze? Testowanie, continuous deployment, proces tworzenia architektury, big data, mięso, tematy mocno techniczne, JVM, internals, sztuczna inteligencja, programowanie wizualne. Jarek Kratański. Kotlin, autentykacja Springu. To już było. Aha, to jakiś copy-paste problem. Kogo chciałbyś posłuchać? Sławek Słudnika, 5 osób chciałoby posłuchać. No do Sławka pisałem parokrotnie, ale wiadomości trafiają do DevNal. Z tego co wiem, to też Sławka ciężko ściągnąć do Wrocławia. On zazwyczaj podsyła do Wrocławia. Dokładnie. Podsyła zazwyczaj inne osoby z Botelli, które są gdzieś na miejscu bliżej na jakieś wykłady. Ktoś chciałby posłuchać Erika Evansa? Nie, niemożliwe, to od razu mówię, jeżeli jest ta osoba na sali, bo z Erikiem Evansem już rozmawialiśmy z 2 lata temu, jak mieliśmy wujka Boba, jak Wękat przyjechał, chcieliśmy też właśnie Erika ściągnąć i z różnych powodów on nie przyjeżdża w tą część Europy, tak? Choć mieszka w Estonii, żeby było śmieszniej. Więc tutaj to jest troszeczkę takie, to są jakieś jego osobiste sprawy, nie chcieliśmy wnikać, po prostu powiedział nie i go nie będzie. Zresztą na przykład do Czech też z tego co wiem nie jeździ tam do Pragi na JetBrainsowe rzeczy, więc... Dokładnie, generalnie z takimi gwiazdami to zazwyczaj wygląda tak, że jakaś firma po prostu musi je ściągnąć do Wrocławia, kupić u nich szkolenie, a jakby w Getisie może być na drugim.
Jacek Jatański, no z nim problem jest taki, że mieszka w Szwajcarii, responsywność trochę lepsza na e-maila, ale ciężko trochę zgrać terminy. Kuba Kubiński był ostatnio, panowie konsultanci strategii, listą regularnie. Któryś z polskich Java czempionów. Jeśli chodzi o Tomka Nurkowicza, pisałem, ale bierze ślub niedługo, kupił mieszkanie, więc na razie nie ma opcji. Konrad Malawski siedzi w Japonii, więc też będzie ciężko. Andrzej Grzesik w Wielkiej Brytanii siedzi, w Londynie, więc też bywa ciężko. Jacek Laskowski też za bardzo na maile nie odpisywał. Jacek też siedzi w Londynie. A. Jest jakiś polski Java czempion, który spisze w Polsce? Jest? No, Tomek Nurkiewicz. Znaczy z Jackiem Laskowskim, jak ostatnio rozmawiałem, to jest tak, że on po prostu od poniedziałku do piątku w Londynie siedzi, bo tam pracuje tak na co dzień. Tam sprzedaje szkolenia, więc ciężko go trafić. Andrzej Grzesik tam mieszka. Konrad Malawski się w ogóle do Japonii na stałe przeprowadził też, więc chyba o Konradzie musimy troszeczkę zapomnieć na najbliższe kilka lat. No i to, no Tomek, który jest zabiegany, tak? No wszystko, czterech. Akurat mi liczba pasuje do Chambera, wiesz? No byłoby pięknie, ale chyba się nie uda. Okej, ktoś chce Pawła Szulca, dam znać, ktoś nie chce posłuchać, To za tydzień już. Andrzeja Kimela, ktoś chciałby posłuchać i Łukasza Szydło. Łukasz był gdzieś na początku roku, ale też można się przypomnieć. Okej, wszystkich, którzy chcą mnie czegoś nauczyć w zakresie Java lub pokrewnych technologii, potem go zrobić w sposób dydaktyczny, czyli mieszczący wiedzę systematycznie, tak. Te osoby. Chciałbym posłuchać case studies z różnych firm, ludzi. Chodzi mi o to, żeby zamiast słuchać, co można zrobić, osiągnąć konkretną technologię, to chciałbym posłuchać, jakiej użyliśmy i z czym się ścieraliśmy. No, część wykładów taka jest, ale rzeczywiście to są takie troszeczkę perełki. Z tym jest trochę problem i ten problem ma trzyliterową nazwę NDA. Dokładnie, czasem ludzie po prostu nie mogą mówić. Okej, już kończę, obiecuję. Ja często przychodzę na spotkanie, 5 osób jest na każdym, 11 na co drugie, 15 na miesiąc, 12 rzadziej. Nie przychodzę wcale, nikt nie odpowiedział, co mnie bardzo smuci, bo akurat chciałem poznać opinię tych ludzi, czemu nie przychodzą. A my się jeszcze nie zapytaliśmy. A to cała reszta, która nie wzięła udziału w ankiecie. Dokładnie. Zostaliśmy partnerem, to tyle jeśli chodzi o ankietę, zostaliśmy partnerem konferencji ScalaWay w Gdańsku. Konferencja jest na początku września. Będzie wejściówka kiedyś do zlosowania i zniżka i dam znać. To Scalak organizuje? Tak, to organizuje Scalak. Kompilator? Dokładnie. Losowanie to już może na końcu zrobimy, żeby nie przedłużać. Wśród osób, które wzięły udział w ankiecie, rozlosujemy wejściówkę na stację IT. Zostaliśmy też partnerem Sigfold. Zła data! Już oficjalnie zła data, tak. 24 września. Tak naprawdę będzie 24 września we Wrocławiu. Będzie do wylosowania jedna wejściówka i specjalnie dla nas będzie zniżka. I tym razem dostaniemy największą zniżkę, wiadomo. My mówimy po prostu. Dostaliśmy takie zapewnienie, że tak będzie. I prośba do was, bo też organizatorzy zapytali się, czy możemy pomóc. Tak? My znamy najlepiej miasto, wiemy też jak tutaj się żyje, co tu można zrobić. I fajnie by było Jarka i ekipę po prostu wspomóc w robieniu tej konferencji. Dla niektórych osób ten pierwszy wolontariat na takich konferencjach to jest takie fajne przeżycie i też wejście w świat eventów, robienia tych eventów i można zobaczyć, jak to działa pod spodem, więc tutaj chyba dobrze odczytałem tego maila wtedy od ekipy, że chcieliby nas zaangażować po prostu ludzi jako ludzi, tak? Nie tylko firmę, która to organizuje tam oficjalnie. Dokładnie, więc jeżeli ktoś chce pomóc przy wolontariacie, no to zgłaszajcie się bezpośrednio do organizatorów. Też jeżeli macie dojścia do
swoich firm albo osób decyzyjnych, które mogą zostać partnerem konferencji lub nie, a jest tylko 6 takich miejsc, będzie tylko 6 partnerów w tej konferencji, więc dawajcie znać, podeślemy. To ma budżet po prostu, to ma budżet. To ma hajs, wyskakiwać. Okej, okay. I dzisiaj zrobimy losowanie sobie IntelliJ'a i to w sumie tyle. No to zacznę dużo czasu, o kuźwa, pół godziny. Sorry za to, myślałem, że będzie szybciej, ale trudno, także zapraszamy naszego dzisiejszego prelegenta. Posłuchajmy o Stringu i jak coś tam mierze. Dobra, to dzień dobry. Nazywam się Konrad Mrożek, jestem Java developerem od jakiegoś dłuższego czasu. Chciałbym przedstawić prezentację na temat Springa. Springa to częściowa rzecz, czy część tej prezentacji, ale mam nadzieję, że prezentacja będzie trochę zabawowa, trochę poważna. Tytuł jest, możecie skojarzyć na pewno z tym słynnym cytatem: jak żyć, panie premierze. Znaczy ten cytat oczywiście trochę znaczył co innego, bo to biedny człowiek był po jakiejś katastrofie, kataklizmie i pytał się pana premiera, jak może żyć, że on jeździ tam do tych miejscowości, a nie do różnych innych miejscowości, tam gdzie nic tak naprawdę większości rzeczy nie stało, a on nie przyjeżdża do nich i nie pomaga im. No ale jak wiadomo, wszystkie te takie cytaty później się nabierają trochę inne znaczenie. No w moim wypadku to będzie takie znaczenie, jak bez tego Springa żyć, jak można napisać jakiś backend, jakiś serwis bez korzystania ze Spring Frameworka. Czy na pewno musimy to robić? O mnie. Tak, jestem już tak w sumie deweloperem, pracuję od 13 lat zawodowo. W 2006 roku zacząłem pracę jako programista. Na początku to byłem tam C++, później Java. Tak moja kariera to się zaczęła może w 1988 roku, czy tam 1989 od pisania programu Atari, jak widać. Java się interesowałem już tam od wersji 1.0.1.1, ale to były takie czasy, kiedy ludzie bardziej myśleli o appletach i o tym, żeby się tam wyświetlało coś w przeglądarce. No były tam takie projekty jak Corel Office, który miał być napisany w Javie i miał być Run is Everywhere, ale nie wiem jak to wyszło, nie pamiętam dokładnie. Umarł. Java, później Java 1.3, 1.4, to już tak na poważnie bardziej. Aktualnie jestem pracuję na stanowisku Closure Developera we Wrocławiu. Ale też w sumie mam, jak wiadomo, strzeć z Javą. Kolekcję mam starych komputerów, tam 10 tych komputerów mam po szafach pochowanych. A słowo reinventing, no bo tak naprawdę to my wszędzie robimy reinventing, co nie? Każdy pisze z nas nowy sklep internetowy, nowy jakiś kolejny ETL, kolejkę albo swój własny framework, co nie? Dlaczego taki temat? Jedna sprawa to jest taka, że ja jeszcze tak troszeczkę interesowałem, zastanawiałem, jak z tego Springa żyć. Znaczy nie to, że nie wiem, jak to działa, ale tak myślałem, jakby coś takiego zrobić, napisać aplikację bez Springa. No i nadarzyła się okazja, że robiłem w firmie swojej poprzedniej workshop z GitHub CI-a. No i tam trzeba było jakąś aplikację napisać, która by się budowała. No, wiadomo, aplikacja w Javie. Miał być to taki prosty serwis testowy. No i w sumie stąd w sumie wzięła się ta prezentacja. Później kolegom jeszcze pokazywałem, jak to mniej więcej by wyglądało. Napisanie takiej aplikacji bez Springa w Javie. Czyli ja też interesowałem, to też wynika z takich, miałem chyba wcześniej projekcje w firmie. Ja na przykład napisać serwer HTTP w Javie w najkrótszym czasie. Tak zszedłem do pół godziny na samych soketach, gorzej z asynchronicznymi soketami, ale się udało. Dobra, dlaczego
Nie Spring, przecież Spring jest najlepszy. To jest najlepszy framework na świecie, co nie? No ale no tak w sumie to jest taki hiper, super, turbo najlepszy, ale nawet no, też czasami jest, można powiedzieć, trochę przerośnięty. No, ma dużo, dużo takich zależności w sobie. Dużo jest tam kombinatorstwa, możemy powiedzieć czasami. No i też vendor lock-in, no, trochę tak mi się to kojarzy z Microsoftem, Microsoft Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, w Springu mamy Spring Security, Spring Data, Spring Batch, Spring coś tam jeszcze. Abstract Beam Factory Provider. Także jest to trochę takich podobieństw. No i tak, takie cały czas pytanie, czy to jest potrzebne? No i to, do czego ten Spring jest potrzebny? No często, czym jest Spring w ogóle? No jest to framework, co nie? Od frameworka jakiś oczekujemy często, że podpowie nam, jak zorganizować naszą aplikację, jak ją testować, jak zintegrować się z różnymi serwisami, usługami, bazami danych, kolejkami i innymi takimi rzeczami. No i też zapewnia nam tutaj jakiś boilerplate, czyli to, co trzeba wpisać, co nie, co i tak musielibyśmy gdzieś tam napisać, a ten Spring już tam niby to ma. Dobra, także czym jest Spring? No jest, Spring to jest, tak naprawdę może coś napisałem, bo to jest framework, no jest to framework, który implementuje dwa takie główne kluczowe wzorce projektowe, inversion of control i dependency injection. To są takie wzorce projektowe, które pozwalają organizować aplikacje. Na przykład inversion of control jest to wzorzec, w którym my oddajemy kontrolę nad swoją aplikacją. To znaczy ten framework tworzy nam obiekty w tym w czasie działania aplikacji, uruchania je, wstrzykuje, znaczy inicjalizuje, wczytuje kod, także dobudowuje coś do tych obiektów i wszystko to robi framework. Powiedzmy sobie jasno, mówimy tutaj o jednym z subprojektów Springa, tak? Znaczy nie, to jest Spring właśnie, bo te subprojekty to są tak naprawdę dodatkowe moduły. Sam Spring w sobie to jest tylko wstrzykiwarka zależności i IOC. No i znaczy, jak weźmiemy gołego Springa, to on ma niecały 1 mega nadal, bo on zaczyna tam od 500 kilo kodu, więc... Tak, te reszta to są moduły do Springa, czyli to są... Znaczy Spring, można by Spring Framework... No dobra, to właśnie to jest takie... To jest właśnie o to mi chodzi też, że Spring teraz często kojarzy się z takim frameworkiem, który jest na przykład frameworkiem webowym. Ktoś mówi, że używa Springa i używa na przykład WebMVC, ale to tak naprawdę on używa Springa i modułu WebMVC, a nie używa modułu JMS, nie używa jakiegoś tam jeszcze innego. To jest tak naprawdę dodatkowy moduł Springa, co nie? To dobrze widać, że te wykryki warto w Spring Boota. Tak, tam właśnie wszystko widać. Widać te wszystkie dodatkowe moduły, które tam po prostu on Spring Boot autokonfiguruje dla Ciebie, żebyś mógł z nich korzystać. Także sam Spring właśnie jest dosyć może powiedziałbym mały. Mały jest w kodzie, ale czy jest w ogóle potrzebny, to jedna sprawa. Także samo te IOC, czyli Inversion of Control, na przykład do tworzenia obiektów, potrzebuje je jakoś inicjalizować. No i do tego, do inicjalizacji wykorzystuję właśnie Dependency Injection, czyli to, że Spring wstrzykuje, czyli tak naprawdę wpisuje w pola albo korzystając z konstruktorów, z konstruktora czy z metod jakichś tam zanotowanych, wpisuje referencje w pola naszej klasy, naszego obiektu tak naprawdę. No to jest dosyć prosta koncepcja. No. Samą tą koncepcję można naprawdę napisać w jakiś tam 10 linii jakąś refleksją, no, ale to jest jedna z tych głównych cech Springa, która tak naprawdę spowodowała jakiś jego wielki rozwój, co nie? Bo to nam buduje aplikację, to nie musimy się martwić o to,
jak te w zależności dodawać, albo nie musimy korzystać z takich pięknych wzorców projektowych jak singleton, co nie? Że mamy singleton i on gdzieś tam sobie żyje i korzystamy z niego przez jakiś get instance czy coś takiego. Taka jest ciekawostka, że w sumie IOC to nie jest jakaś tam duża też sprawa. Kontener servletów to jest inversion of control. Bo tak naprawdę my dostarczamy kod i opis tego, jak zainicjalizować te servlety w XML-u albo za pomocą adnotacji. I kontener servletów nam to robi, co nie? Tak jak powiedziałem, w Springu IOC jest, znaczy sterowanie jest za pomocą adnotacji albo XML-a, czyli że w XML-u wpisuje się te zależności, które on tam później wykorzystuje. Dobra, ale tak, jakby to zrobić bez Springa? Można po prostu zrobić w czystej Java. I to jest w sumie tak całe kule tej samej prezentacji, że po co nam Spring, po co nam ten 1 MB zależności, jeżeli możemy skorzystać z zwykłej Java i kompilatora, który nam zapewni większość tych rzeczy. Tu jest taki... Nie, dobra, teraz przejdźmy do tego przykładu. No teraz tylko niestety muszę to... Jak to była ta kombinacja do mirroringu? Functional command 1. Super, dzięki. Nie wiem, czy widzicie dobrze. To jest przykład takiej aplikacji właśnie napisanej bez Springa, co nie? Tutaj mamy klasę taką main. To można to porównać do klasy takiej aplikacyjnej w Spring Boot'cie. Czyli mamy tam też, że ogólnie dużo w takim świecie nowych mikroserwisów i tak dalej, dużo ludzi nie korzysta już na przykład z Tomcata i nie wrzuca tego naszej aplikacji do kontenera aplikacji, co też ułatwia dużo rzeczy, na przykład jeżeli byśmy to chcieli taką aplikację napisać, żeby korzystała z kontenera servletów albo jakiegoś aplikacyjnego serwera, no to no, byłoby problemem właśnie to, że już ten kontener serwetów tej IOC robi dla nas, co nie? Przykład. To zacznijmy od tego, że ta aplikacja to jest aplikacja, to jest serwer restowy i będziemy budować tą aplikację nie z jakichś tam abstrakcji springowych, tylko po prostu z konkretnych bibliotek. W tym wypadku ja chciałem skorzystać z serwera Undertow. Jest to jeden z lepszych serwerów, w tych takich benchmarkach jobowych często wygrywał. Jest to serwer, który jest podstawą serwera aplikacyjnego JBoss'a, tego najnowszego. Znaczy nie, bo tam którejś wersji pod 7. Korzystam też z puli połączeń Kikali, serwera z bazy danych z tego co pamiętam, H2. I budujemy z tego aplikację. Ponieważ nie mamy Springa, czyli Spring nie będzie za nas wyczekiwał zależności, to musimy tą aplikację jakoś wystartować. No to tworzymy sobie taki obiekt aplikacji main i później, tam klasę aplikacji main i tworzymy sobie metodę start. I ta metoda start, ona uruchomi dla nas poszczególne moduły aplikacji. Właśnie od razu możemy sobie ją modularyzować. W Springu na przykład większość komponentów, więc większość binów tak naprawdę jest w jednym kontekście, a tutaj możemy sobie ją modularyzować. No i tworzymy sobie ten, tutaj startujemy sobie moduł za pomocą metody start. Teraz jak te moduły sobie definiujemy? Moduły to są też zależności, co nie? Czyli zależności definiujemy sobie jako pola w klasie. Czyli tutaj na wszelki wypadek są jeszcze final, żeby nam ktoś tego nie podmienił w międzyczasie.
definiujemy sobie jaką, je jako pola w klasie. Tu jest jeszcze taka ciekawostka, która której może tutaj na początku nie widać, ale zależności są kontrolowane przez kompilator. Czyli na przykład to wszystko się wykonuje w tej kolejności, w jakiej wpisaliśmy tę inicjalizację. Czyli jeżeli tworzymy sobie data source tutaj, to on się wykona pierwszy, bo będzie pierwszy na tej liście inicjalizacji. Później będzie później po kolei moduły do monitoringu. I na przykład, co by się stało, jakbyśmy przenieśli ten data source na dół? To już nam kompilator podświetla, że ten data source nie ma go jeszcze w tym momencie inicjalizacji. Czyli takie jakby dodatkowa kontrola, co nie? Później ten data source wstrzykujemy sobie do kolejnych modułów, czyli mamy moduł do monitoringu. Ten moduł do monitoringu ma zależność właśnie data source'a i ten monitoring sprawdza, czy ten data source faktycznie istnieje. Ten moduł do monitoringu jest w osobnym pakiecie. Tutaj sobie stworzyłem po prostu monitoring endpoint. W monitoring endpoints jest tabela rotująca właśnie do serwera, co nie? Czyli mamy API do monitoringu, help check akurat. No i help check jest osobny, osobnym obiektem, który ja nam jest tym. Help check jest handlerem do requestów HTTP-owych. Także tutaj widać właśnie jedną rzecz, że budujemy sobie moduły i ten moduł ma ściśle zdefiniowany interfejs, tylko ten interfejs jest widoczny na zewnątrz. Tutaj jest na przykład get endpoints i wewnątrz tego i ten get endpoints nawet nie jest, znaczy i ten get endpoints ma zainicjalizowane, że w tym endpointach jest monitoring endpoints, a ten monitoring endpoints nawet nie jest widoczny poza tym pakietem monitoringu. Także no to taka jest dodatkowe ograniczenie tego, że nie ten. Dodatkowe ograniczenie, że nie jakiś inny moduł nie będzie tego widział po prostu z zewnątrz. Także jasność ściśle definiujemy sobie właśnie przez to wstrzykiwanie, przez kontrolę. Ja wiem, konstrukcja wie, że w Springu to jest możliwe, co nie? Ale tu jest jeszcze taka... W Springu... ja do końca nie wiem, czy ten moduł trafi do osobnego kontekstu, który będzie tam będzie w jakiejś hierarchii kontekstów, czy ten naprawdę ten obiekt, który jest z domyślnym pakietem, czy on gdzieś tam nie trafi i nie będzie mógł sobie ktoś go odczytać gdzieś tam w innym miejscu aplikacji. Wiadomo, Spring zapewnia nam dużo takich rzeczy, typu właśnie Spring MVC. Tutaj trzeba sobie to samemu zrobić, ale to też zbudujemy to, dopasowujemy się do ściśle wybranego serwera, którego używamy. Na przykład ja używam teraz Undertow'a. W Springu teoretycznie można by było sobie podmienić serwer. Można używać Jetty, a na przykład ktoś by chciał sobie użyć gdzieś indziej, czegoś innego, na przykład no nie wiem, JBoss'a. Tylko że to może być takie problematyczne pod takim względem, że na przykład w lokalnym środowisku ja używam sobie Jetty, a na serwerze sobie odpalam aplikację na JBoss'ie, już będzie produkcyjna aplikacja i to mi będzie prawdopodobnie działać tak samo. Prawdopodobnie, bo tak naprawdę to do końca nie wiemy, czy będzie działać tak samo, bo implementacja JBoss'a i implementacja Jetty jest inna. A jak to rozwiązuje ten problem? Że ten sam serwer będziesz używał na produkcji i na tym. Po prostu dopasowujesz się i korzystasz z tego samego z tych samych zależności na produkcji i już wybierasz to z góry, co nie? Że używasz tego. Undertow'a, nie używasz... Wróżki do jabłek. W Springu też możesz korzystać z jednego serwera i tu i tu. Tak, to prawda. To prawda, tylko że po co nam ta abstrakcja? Bo jeżeli na przykład korzystamy z Undertow'a, to możemy się do jego takich
do mięsa, albo do tego, czego on, tak naprawdę, co nam udostępnia, a nie do abstrakcji jakiejś, która tak naprawdę zakrywa na przykład jakieś właściwości Undertow'a, czy właściwości jakiegoś serwera, który jest bardzo szybki i ma jakieś tam specjalistyczne API, co nie do tego. Także właśnie, no, Spring jest abstrakcją, co nie? Tutaj się pozbywamy tak, trochę tej abstrakcji. Inne takie pytanie może być, no kurczę, ale w Springu to mam testowanie, co nie, lepsze, no bo a tutaj tak samo, bo mam wstrzykiwanie zależności, możemy sobie podmienić tą zależność i na przykład w klasie testującej tam wstrzyknąć mocha czy coś takiego. Ale to samo można zrobić tutaj, co nie? Możesz po prostu w teście, na przykład mam moduł, web module, to akurat mam test integracyjny, ale to, ale możemy napisać sobie taki test na przykład, który będzie używał tego health checka. No i on ma tutaj forma tylko ten interfejs data source'a i ten interfejs request response. To, dobra, to akurat jest moja abstrakcja, ale jakbym korzystał z bezpośredniego undertowowego interfejsu tego handlera, no to po prostu mógłbym sobie z tych interfejsów też zamokować wszystko. Nie muszę do tego, nie potrzebuję do tego Springa. Tylko jeżeli chciałbyś zamokować coś więcej niż jeden bin, że tak powiem, głębokości, tak? Czyli tutaj idąc Mockito, to inject mocks na przykład możemy w ten sposób zrobić. No. Jeżeli chciałbyś zrobić coś, ale bardziej mock bin, to ja chciałem zobaczyć twój graf składania obiektów w setupie. No wydaje mi się, że to jest dosyć... no nie mam tutaj akurat tego zrobionego, szczerze mówiąc, ale po prostu tworzysz sobie klasę testującą, na przykład, nie wiem, modułu całego, na przykład, albo całego modułu. Właśnie chodzi o to, jeżeli mamy test integracyjny, chcesz tak naprawdę wykorzystać jakiegoś, podmienić bina na jakiegoś mocha, który jest gdzieś tam trzy poziomy głębiej, no to ale z tego, co mi się wydaje, to musisz tam troszkę poinicjalizować, nie? To wtedy robisz taki test integracyjny na prawdziwym serwerze, bo taki test, taki wiesz, że zamokujesz tam gdzieś głęboko bazę danych, to też nie może być jakiś fajny. Jeżeli musisz coś tak robić, to znaczy, że coś robisz nie tak. Znaczy, ja nie mówię tutaj o teście jednostkowym, tutaj o teście integracyjnym, bo na przykład, to już dyskusja filozoficzna, czy test integracyjny powinien dotykać prawdziwej bazy. No ale ten, no... Jest to też możliwe w tym podejściu, co nie? Bo jest możliwe, ale jest to ciężkie po prostu, bo na przykład załóżmy, że chcemy zamokować, nie wiem, jakiś tam kawałek, który wysyła maile. Nie chcemy, żeby testy na maile wysyłały rzeczywiste na jakieś tam adresy. No i rzeczywiście gdzieś tam będziemy musieli sobie utworzyć więcej tych binów, gdzieś tam na końcu wstrzyknąć, czy ten serwer mailowy, no to jest jakiś... No tak, to prawda. To prawda, że będziesz musiał to sobie gdzieś tam albo rozbijając tą modułę odpowiednio, to na przykład przekazując referencję do modułu, który tak naprawdę robi to wysyłanie maili ze swojego modułu, na tym poziomie zamokować na przykład. Ja bym to zamokował na jeszcze innym poziomie. Bo tak trochę mam wrażenie, panowie, że macie w ręku młotek i bardzo chcecie wszystkie gwoździe wbijać tym młotkiem. Przykład wysyłania maili. Zrobić, postawić serwer SMTP, który łyknie każdego maila i nic tak naprawdę nigdy nie wyśle. I wtedy nie ma żadnego problemu pod tytułem i cały czas macie właśnie ten sam kod, ten sam moduł do wysyłania maili, wykorzystujecie cały czas we wszystkich testach. A nie bawimy się, że w specjalnym przypadku to mam takiego mocha i potem się okazuje, że gdzieś to jednak ktoś coś źle skopiował i to potem się poszło i walnęło. To miejmy specjalny serwer i przekażmy konfigurację testów integracyjnych i wtedy integrację robimy na specjalnym serwerze SMTP i on to tak łapie. Tak samo z bazą danych, nie wiem, kolejka drukowania albo może coś takiego było problem, ale to chyba... Też nie. Też nie, bo LPT możesz po prostu wysłać def null i voila, tak? No właśnie, chodzi o to, że nie mockować u nas, nie robić stawów u nas, w naszym świecie, naszych młotków, tylko po prostu na zewnątrz. Znaczy, to też przy takim podejściu wydaje mi się, że bardziej się zwraca uwagę na modularyzację, co nie tego. Żeby te interfejsy były takie jasne i te zależności między modułami były jak najmniejsze.
No i też można sobie wyciągać takie moduły. No, wydaje mi się, że łatwiej można by było wyciągnąć taki moduł do monitoringu, znaczy do monitoringu taka to nie pomysł, ale jakby były tam na przykład kilka takich modułów, które zależą, które udostępniają jakieś różne obiekty, bo tutaj jest tudu akurat, ale jakieś inne rzeczy tam użytkowników czy coś tam, to można sobie później taki moduł łatwiej wyciągnąć na zewnątrz, mając wszystkie zależności jeszcze w konstruktorze, nie rozwiązywane w czasie runtime'u, bo w Springu wszystko się w runtime'ie rozwiązuje. To jest kolejna sprawa, że po prostu przy takim podejściu, poza tym, że masz kontrolę w kompilatorze, to wszystko się przy kompilacji rozwiązuje i szybciej wstaje na przykład. Także no to jest dodatkowa taki plus. Nie? To jeszcze chciałem zapytać, czy jesteś po tej stronie, że tak powiem, barykady napisania własnego IO, ponieważ Commons IO waży 200 kB, czy raczej byś skorzystał z Commons IO? No pewnie raczej bym skorzystał z Commons IO, ale znaczy ja w ogóle trochę może zarażony jestem Go i... I patrzę na to z tej strony, że no fajnie, szkoda, że na przykład dopiero w Java 11 będzie chyba ten klient HTTP z prawdziwego znaczenia, a nie w Java na przykład 7 albo 6, co nie? Szkoda, że na przykład razem z wprowadzeniem JaxRS-a nie wprowadzono jeszcze takiego klienta HTTP czystego do tego, poza serwerem, co nie? Bo serwer wprowadzono do Java. Do szóstki, jako oczywiście jakiś tam pakiet sanowski, ale klienta już nie wprowadzono, także no, nie, ogólnie to jestem za tym, żeby korzystać rzeczywiście, że jest potrzebne, co nie, ale a czasami no, nie jest potrzebne, no na przykład jest jakaś taka biblioteka chyba, któraś to był, taki serwer właśnie, taka właśnie kliencka do tego, do HTTP, do wykonywania requestów. I ona ma chyba dwa backendy, znaczy ma takie dwa pluginy, możesz się przełączyć chyba, że właśnie między korzystaniem po prostu z Java URL HTTP URL Connection, znaczy JavaNet URL HTTP URL Connection i korzystania z tego, z jakiegoś tam serwisu i korzystania właśnie z jakiejś zewnętrznej biblioteki. I to jest spoko, co nie? Nie zawsze do wszystkiego musisz używać takiego wielkiego młota, co nie? Na przykład do takiego serwisu restowego, no dużo mniej zajmuje na pewno pamięci i zajmuje mniej w tym, nie zajmuje na dysku. No jest jeszcze cake pattern, który w Java jest nieużywany w praktyce, bo się go... Nie jest tak ładnie go wdrożyć jak w skali, ale już od 8 spokojnie się da, w 9 to już będzie wyglądać, 10 bardzo fajnie, ale to znowuż rzecz, która jest spoza Java troszeczkę. No właśnie Java właśnie tak jest takim dynamicznym, znaczy to się tak mówi, że jest statycznie kompilowana, to jest taki dynamiczny język, bo dużo się refleksji używa i tworzenie. Ale w Cake'u nie masz refleksji. No, ja wiem, no znaczy nie wiem, ale na przykład, no dobra, to jeszcze tylko dopowiem tutaj, no bo tutaj w sumie już dużo więcej nie mam do powiedzenia. Bo jak mówię, sam wzorzec jest bardzo prosty, co nie? Korzystamy z czystej Java i to wystarczy tak naprawdę do większości zastosowań według mnie. Żeby i można korzystać z bibliotek bezpośrednio. Nie trzeba korzystać z jakiejś tam abstrakcji, której się tak naprawdę nigdy nie skorzysta. Na przykład, no nie wiem, to jest takie typowe pytanie, no ile razy zmieniłeś bazę danych w swoim czasie istnienia tego projektu, co nie, no faktycznie... Już dwa, a robimy od stycznia. Ale wyszliście na produkcję? Wiesz co, z tym projektem wchodzimy w przyszłym tygodniu. Ale to już druga baza danych będzie już na produkcji. Nie, klient zapowiedział, że chce uruchomić na Postgresie, zmigrować się później po drodze do MS SQL-a i docelowo do tej chmurowej nowej bazy oraklowej, więc... Ciekawie to wygląda. Pytanie tak tutaj może do Google Sali, czy komuś z was jakby zdarzyło się, że ten dodatkowy megabajt Jara popsuł wszystkie szyki? Wiecie, nie, ale... Ostatnio rozwaliłem artefaktory w ten sposób. Masz piękne swoje takie, na przykład no tutaj masz tą kolejność zapowiedzianą w czasie kompilacji, no i Springu tam czasami, ja słyszałem kolegów, jak zawsze śmiałem się, jak koledzy słyszałem za mną
musieli kolejność winów ustawić w tym w kontekście, żeby się inicjalizowały w odpowiedniej kolejności, bo się wywalało coś tam. No tak, czyli ze śmiecami w ogóle kod jeszcze dodatkowymi adnotacjami. Ja, jeżeli chodzi o ilość miejsca, sekundkę, to ja jeszcze powiem wam, zróbcie sobie prosty eksperyment. Odpalcie startera od Spring Boota, niech on nie zawiera żadnych dodatkowych zależności Spring Bootowych, żadnych webów, niczego. Napiszcie proste Hello World i zobaczcie, że to zajmuje po skompilowaniu ten wynikowy uruchamialny jar prawie 17 mega. Okay. Tak, my się od 15 lat się ludzie, wszyscy, zawsze programiści C się śmiali z Javowców, że tam Java zajmuje 2 giga, w Javie Hello World zajmuje 2 giga. My do tego naprawdę dążymy. No dobra, no i mam właśnie pytanie do praktyków. Dobra, mój Hello World zajmuje 2 giga. No i gdzie leży ten problem? No i na przykład, no dobra, teraz masz. Chcesz zrobić serwer na no i na przykład masz kontener, kontener. Tak naprawdę wszystko, tak? Coś robi kontekst głupcze. Tak, zależy od kontekstu, tak? Jeżeli mówimy o aplikacji serwerowej, to być może te 30 giga nie stanowi dla nas problemu. Tylko że to zależy jaka, czyli to będzie monolit na przykład, czy to będzie w kontenerze i masz na przykład 100 kontenerów na serwerze, co nie? Wtedy to już może być jakiś problem, co nie? Żeby ta aplikacja była mała. Tak, to Rychu Erfertowski ostatnio pokazywał, co bardziej boli przy Springu, to czas wstawania, wiesz? Ja byłem ostatnio na Core Developers w Warszawie i gość pokazywał, jak zrobić przełączanie aplikacji springowych i mieć zero loss request. I padło w pewnym momencie takie zdanie ze strony prelegenta, że no to jest napisane w Java, więc to długo wstaje, nie? I co moim zdaniem jest bzdurą, bo to po prostu wykorzystywało Springa i dlatego długo wstawało, to cała to jak tutaj tylko na dół, cała ta maszyna, ten behemoth, wiesz, te setery, to się wszystko musi przeładować. Musi wszystkie te klasy przelecieć, żeby te adnotacje wczytać, co nie? No tak, więc jeżeli korzystać z biblioteki do DI, i to jest co ja robię i praktycznie mogę powiedzieć, że świetnie działa i tak dalej, to korzystamy z Juice'a, korzystamy z biblioteki i nie frameworka, dlatego, że woleliśmy po prostu zawrzeć przyjaźń z Juice'em, niż wziąć ślub ze Springem, gdzie rozwód może być naprawdę ciężki. I znam parę solidnych naprawdę projektów diewowych, gdzie nie ma śladu Springa, a o jednym nawet tutaj mówiłem o Grylogu. Oni działają w całości na Juice'ie, oni tam właśnie dlatego, że mają architekturę pluginową. Każdy może pisać swój plugin, więc jest korzystanie z multi-bindings. Możesz, jak potrzebujesz, to masz trochę pulawego, ale bardzo łatwo rzucić AOP. Dla starszych kontenerów servletowych było Juice Servlet i wszystko się skomponowało, dało z 5-6 jarów skomponować. Zapytaj ludzi na Androida, czy oni korzystają z Springa. To ci opowiedzą, że nawet z Juice'a nie korzystają, tylko z Darta, dlatego że Juice jest już dla nich za duży, więc co w ogóle mowa o Springu. I jeżeli masz u siebie kopalnię Bitcoin w firmie i rzeczywiście możesz sobie pozwolić, bo masz dużo SSD i masz dużo procesora i nie obchodzi cię, że aplikacja wstaje 6 sekund, a nie pół, to Spring nie jest problemem. Jak musisz zrobić rzecz, która jest standalone, dostarczać ją tak jak my w devach i gdzie wiesz, przyrost między 30 a 50 MB to jest duży przyrost. I nas to 20 MB boli, naprawdę nas boli. Jak ludzie to ściągają i tak dalej, narzekają, że to za wolno działa, to jest problem. I jeżeli robisz wielko, wiesz, taki, tak jak dawniej było myślenie w aplikacji, nie? Trzeba robić aplikację webową, dawniej było myślenie takie. Bierzemy Oracle'a i JB i coś napiszemy. Teraz myślenie, bierzemy Oracle'a, Springa i coś napiszemy. W ogóle nie ma tej refleksji, tak jak tutaj, nie? I wchodzą ludzie w skalę, wchodzą ludzie w inne rzeczy i nagle się okazuje, że nie trzeba robić DI, czyli version control, korzystając z jakiejkolwiek biblioteki. Zobacz, co Adam Warski na przykład już od kilku lat pokazuje i co wyczynia w skali i pokazuje, że tak naprawdę to jest właśnie to, co tutaj Tomek pokazuje. Prosta rzecz, jak mają wyglądać zależności między modułami i nie trzeba do tego być może wielkiej kobyły. Jasne, jestem w 100% tak jakby zgodny, że to bierzmy młotek, do tego, ale wiesz co, natomiast wy macie też specyficzny problem. Pytanie, ile osób na sali pisze tak specyficzny problem, a ja po prostu robi zwykły back office, tak? Typu, no czyli wiesz, wiadomo, jak z każdą sytuacją, co nie, wiadomo, no to takie, to najczęściej są takie prelekcje właśnie typu, no zrobiłem bibliotekę ten, bibliotekę serwerową do JavaScripta i teraz wszyscy się zastanawiam, czy my tego problemu nie mamy, co nie, używamy Pythona czy czegoś tam, co nie. Znaczy, tak było z Node.js-em, co nie? No wiadomo, zawsze to trochę taka może jest moda, ale po prostu
ale to po prostu no, często to ma jakąś tam rację bytu. No bo na przykład właśnie tak, no, przepraszam, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że te mikroserwisy, co nie? Teraz taka moda na mikroserwisy wprowadza to, że te serwisy muszą być dosyć małe, żeby szybko wstawały, a jak już się w ogóle na serwer lesie, to też muszą szybko wstawać, dlatego to chyba... A te 6 sekund boli. Jak masz postawić 50 instancji razy 6 sekund i jeszcze trzeba za to zapłacić za to CPU, więc prezes nie będzie miał nowego Porsche, to, to boli. Mnie w ogóle, słuchajcie, zastanawia taka... Jeszcze nie używasz właśnie Juice'a, a tutaj mamy takie podejście... No... Pure Java. Ja, sekundkę, ja jeszcze dorzucę wam coś. Przepraszam, my właśnie mieliśmy aplikację, którą pisaliśmy od nowa, właśnie też część webową i zaczęliśmy od razu od Juice'a. Wiedzieliśmy, że Springa nie będziemy brać. Ale później po pół roku po refaktoringu się okazało, że tego Juice'a się nawet pozbyliśmy, bo nam w ogóle nie był potrzebny. Coś takiego jak jest tutaj, można łatwo rozwiązać dla osób, którym bardzo to mokowanie tej bazy danych tutaj przeszkadza. Zamiast deklarować coś jako private final, wystarczy po prostu zrobić sobie, zostawić to private final tak jak jest, ale zrobić po prostu metodę, której powiedzmy wszędzie będziecie używali typu get data source. W tym teście po prostu sobie napisać tą metodę, zrobić po prostu new instance tej klasy, taki overloading tej metody, get database, wszędzie będzie używać i to w Javie będzie działać. No to jest właśnie się łatwiej zrobi właśnie no, taki cake pattern, ale w skali to jest fajnie, bo mamy wale, mamy rzeczy implementowane w interfejsach, w rate'ach skalowych i później to chcesz tylko przeciążyć, to się troszkę łatwiej ładuje, wszykuje, że są implicity, więc w skali to się jeszcze wygodniej robi niż tutaj, ale zaoszczędziło na to naprawdę dużo na wstawanie tej aplikacji. Bo nawet jeśli kogoś nie boli wstawanie tej aplikacji, no to jak odpalacie testy integracyjne, to one też fajnie by było, żeby oddawały właśnie te dependencje, które tutaj mamy. No i też czym częściej puszczamy, tym szybsze feedback. W takim JavaLeaseie też możesz po prostu taki test integracyjny napisać, to rzeczywiście cała aplikacja staje się w tym teście. Ja jeszcze wam wrzucę taki jeden kamyczek do ogródka, bo tak naprawdę w Javie SE, zwykłej takiej, którą ściągamy z Oracle, jak dostajemy nowy firmowy komputer, jest framework, taki bardzo uproszczony framework dependency injection. Jest Java SPI, czyli Service Provider Interface i większość bibliotek, większość specyfikacji javowych typu JPA, typu chociażby JDBC, wszystkie po kolei te specyfikacje mniejsze, jakieś Java Time, Java Money i tak dalej, one z tego korzystają. Jeżeli chcemy wtedy napisać test, to tak naprawdę piszemy dodatkowy plik tekstowy. No to nawet nie jest kod, to jest plik tekstowy z nazwą klasy, która implementuje nasz interfejs. Dokładnie to, co robimy w Springu, gdy tworzymy kontekst. Tak? I to w sobie wstaje. I nie ma żadnej magii w tym. Więc tak naprawdę kontenery DI typu Spring, typu Juice, to jest sztuka trochę dla sztuki. One dają kilka ekstra rzeczy, z których tak i tak w większości przypadków nikt z nas nie korzysta, bo mało kto pisze własne aspekty do robienia jakiejś magii, skoro są gotowce. Tak? A do tego służą kontenery DI, że one dodawały to proxy dookoła naszego obiektu. A zwłaszcza, że teraz proxy można sobie po prostu zrobić no tak, jak tutaj ja zrobiłem sobie, że mam sobie proxy za pomocą po prostu funkcji wyższego rzędu, co nie, że mam JSON endpoint, no i po prostu ten JSON endpoint dostaje funkcję, która już będzie obsługiwała ten endpoint JSON-owy, co nie, i tyle, nie potrzeba żadnego jakiegoś proxy tworzyć, a poza tym, jeżeli sobie tutaj korzystam z tego endpointa, tutaj mam JSON endpoint, później on jest jeszcze winięty transactional, to widzę, że to będzie JSON-owe, wejście, wyjście, że będzie ten, że będzie transakcyjne i to jest jawne, co nie? Nie to, że to jest jakaś anotacja, bo ta anotacja tak naprawdę nic nie znaczy, bo dopiero musi zadziałać silnik, który te anotacje przetworzy, co nie? Tylko pytanie teraz tak, bo nie wiem, czy część osób się zgodzi, że używanie takich w zasadzie, bo przypuśćmy, stacka Spring Bootowego na przykład, bo to nie jest jedyny framework, na przykład stacka Spring Bootowego przyspiesza development. Czy z tym się zgadzamy, czy nie? Tak, to prawda jest. I teraz też chciałem powiedzieć tutaj parę rzeczy o zaletach Springa. Bo zaletą Springa jest to. Chodzimy. Ale znaczy, bo to trzeba. W sumie powiem szczerze, że podobny pokaz właśnie robiłem w firmie, pokazywałem tę aplikację już tak bardziej rozbudowaną niż na tym GitLab CI-u.
tym. Właśnie tam też było, też mówiłem, i była dyskusja taka, że właśnie Spring, co nam daje Spring, co nie? Spring daje nam przede wszystkim integrację z danymi. Czyli jeżeli i dobrą dokumentację. W miarę dobrą dokumentację, bo poszanki community. Community. Czyli wejdziesz sobie na Stack Overflow, piszesz sobie błąd i już ci wyskakuje jakaś odpowiedź. Ja chciałem sobie tego, co powiedział Piotrek, że tutaj prezes w związku z tym, że aplikacja wstaje dłużej to nie kupi sobie nowego Porsche. No, ale kupi sobie nowego dewelopera. Na przykład wiesz, mądry prezes sobie przekalkulował, że kurde, że kupisz sobie to nowe Porsche, no to serwery będą działały 5 godzin krócej, ale z drugiej strony programistą zapłacę razy więcej. Tak, teraz pytanie tylko, jaki masz profil firmy? Czy firma produkuje aplikacje jak świeży obornik, świeże muchy? Czy jednak na przykład ma jedną aplikację, gdzie raz jeden na początku stawia DI i potem tę aplikację rozwija i utrzymuje przez lat 5? 7, oczywiście, 12. Dokładnie. To jest różnica. W czasach, kiedy rzeczywiście na kampanię marketingową trzeba stworzyć 17 aplikacji do wrzucenia na mikroserwisy w clouda, żeby to działało, no to i to jest taki trash app, nie? Że bierzesz to szybko, sakujesz i to potem wyleci. Spring Boot jak najbardziej. Jeżeli masz długo utrzymywać tę aplikację, to może jednak nie chcesz już na początku właśnie brać z jakimś konkretnym rozwiązaniem od DI-a ślubu i po prostu założyć sobie kajdanek, wiesz, do śmierci, że potem rzeczywiście, żeby od tego odejść, trzeba naprawdę to przeorać. Zależy, do czegoś ta aplikacja robi. Tak bym powiedział. Ale wiesz co, Piotrze, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Przez wiele firm przeszedłem i w każdej był wewnętrzny framework. Po prostu. Wewnętrzny framework, czy będziemy wykorzystywać Springa, czy sami coś napiszemy w tym stylu, parser będzie da, napisane, no, tak? Parser da, no właśnie, tak. Własny parser da. Miałeś prezentację. Ja właśnie powiedziałem, że to jest choroba, że tego unikamy. No, dokładnie. To jest pytanie, jak to wygląda w takim razie w tym kontekście, słowa reinvent. Właśnie reinvent, dlaczego tutaj akurat jest trochę inna sytuacja według mnie? Bo to jest wszystko wbudowane w język. Tutaj tak naprawdę używasz konstrukcji języka i to nie jest nic, co wymyślasz. O, parse string też jest zbudowany w język. No nie, nie jest. Nie, 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 nie. Ale tak byś napisał, jeżeli by ci nie dali adnotacji w Javie 5. Albo jakby, tak byś może napisał, znaczy no możliwe, albo tak byś napisał, jakbyś na przykład był po kursie Javy i po kursie architektury, na przykład z tego, że możesz, jak się układa aplikację, jak się ją buduje, a nie był po kursie Springa. Ja myślę, że do tej aplikacji, tej aplikacji dużo pomogło, jakbyś zrobił ją w stylu Rafała, czyli zrobił ją w skali. Ja bym ją w Clouda napisać, ale mówię, że w samej Javie co nie może to zrobić. No ciekawe jest, znaczy jeszcze a propos, chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, bo tutaj ten, no wiadomo są zalety Springa i ja tam ich nie kwestionuję i wiele rzeczy naprawdę, no, tak jak mówisz, lepiej jest po prostu zacząć w Springu i wypuścić tam tą wersję i jeżeli ci nie masz, to tam musi na starcie mieć już 1 giga kontener wolnej pamięci, żeby to wystartować, no to jest spoko, co nie? Ale no czasami no, jest takie rozwiązanie jest lepsze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedną chciałem tylko powiedzieć, dobra, bo teraz jeszcze jest związana sprawa z GraalVM-em, co nie? GraalVM to jest taki nowa maszyna wirtualna Javy, która jest napisana w Javie, która jest niby szybsza niż ta prawdziwa. Zależy od konfiguracji. No i tak, maszyna wirtualna ma jeszcze jedną taką ciekawostkę, znaczy taki dodatkowy, dokoptowali projekt, znaczy, który korzysta z tego GraalVM-a, z tej maszyny wirtualnej, się nazywa SubstrateVM. I SubstrateVM to naprawdę głównym narzędziem jest Native Image w tym SubstrateVM. I to jest takie narzędzie, które kompiluje ci z Java binarkę, taką linuxową binarkę, która nie ma żadnych zależności praktycznie jak taka binarka na przykład w Go, co nie? Ostatecznie, może już tam będzie jakaś opcja niedługo w tej następnej wersji, że będzie można ostatecznie kompilować, czyli już w ogóle nie widzimy żadnej zależności. No i jaka jest taka ciekawa zaleta tej maszynki, znaczy tego
substratę VM, że bardzo szybko wstaje. To jest po prostu tak samo porównywane czasy wstawania, jak na przykład jak golangowe, co nie, serwisy. Czyli jest to naprawdę bardzo szybko. Tylko że ma takie wady, co nie? No i teraz tam widziałem bugi, co nie, że co ich nie ma. Wada jest taka, że nie możesz bytecodu, znaczy nie możesz kompilować w czasie, znaczy nie możesz tworzyć bytecodu i odpalać go w czasie działania aplikacji, czyli żadne tam jakieś nie zadziałają proxy budowane jakimś asm jarem, co nie. Nie zadziałają w czasie działania aplikacji. Trochę ograniczona jest refleksja. Mówię trochę, bo dziwne, że closure aplikacje działają, które są przynajmniej w czystym closure napisane. No ale ten. No i to jest też taka jakaś, no, coś, co na przykład ludzie też jakieś nadzieje z tym wiążą, jeżeli chodzi o właśnie o te wszystkie serverlessy. Czyli tam lambda na AWS-ie, żeby szybko wstawała ta lambda, co nie. No i właśnie problemem jest to, że na przykład taki Spring to korzysta z takich rzeczy, że buduje ci, no większość ludzi korzysta, nie robi sobie aspektów czy tam czegoś, czy JPA, tych Spring Data, tych JPA, czy repozytory, nie buduje sobie ich osobno, tylko w runtime, co nie. I no, taki coś już nie pójdzie na takim substrategii. No, ale to jest taka dodatkowa ciekawostka. Tak, jeszcze mówimy, dlaczego to też może być lepsze niż te różne frameworki, właśnie Juice, Springi. To, że feedback, czy deweloper coś zrąbał, czy nie, jest już na etapie kompilacji. To jest najszybszy feedback, jaki można mieć, bo nawet się test nie uruchomi, jeśli się coś zepsuło. Tak już pokazywałeś zamianę tych zależności. W Springu, tak jak mówisz, coś dopiero wychodzi w runtime i to w specjalnej okazji, jak się coś tam ustawi. Tak, właśnie dlatego czasami kontekst na testów działa, a kontekst na aplikacji nie działa. Albo testowy kontekst zawsze działa, bo znaczy, właśnie mówię. W kontekście testowym zawsze podmieniamy coś na jakąś bazę, która jest ciut lżejsza i mamy jedną zależność, inaczej używa puli wątków, bo ktoś się pomylił i używa też jakoś tam się wstrzykuje magicznie, każdy deweloper to ogarnia. A jak się coś robi jednak wszystko statycznie typowane, właśnie Scala, Java, no nie Groovy akurat, to wtedy jeszcze kompilator broni. Nawet transakcyjność w Springu, nie? Jeżeli się nie zrobi publicznej klasy, publicznej metody. No właśnie, to też to dopiero no, to przekona, się że zdziwisz ten... na produkcji. Na produkcji to jest bardzo dramatyczne, Paweł, nie? A ty jak najmniej będzie backpointa postawił. Tak. Ale to tutaj wracamy do prezentacji Jarka Ratajskiego o adnotacjach, tak? No i Adasia Warskiego też. No, ale Adam, wiesz, z prezentacją Adama jest ten problem, że on o tym mówił w kontekście skali, która jako język jest tak ekspresyjna, że da się zrobić rzeczy, które da się w Javie... Ja go po tej jego prezentacji podpytałem którymś razem, jak to jest zrobione w skali pod spodem. No nijak. Ta Java, jeżeli byśmy wzięli ten bytecode, odkręcili do takiej zwykłej Javy, to tam byłby kast na kaście, żeby to miało choć troszeczkę sensu, tak? Bo skala, powiedzmy sobie jeszcze, że działa na obiektach, nie na klasach, więc, ale ma bardzo mocny kompilator, który nam w czasie kompilacji to wszystko sprawdzi, ustawi. Tak. Robi rzetelną robotę, tak 5 razy dłużej, ale porządnie. I zapewnia sporo czasu na kawę jeszcze. Oderski w końcu nawet, napisał dobry kompilator do Java, tak? Ten highlighting, w sensie podświetlenie. No, w Javie szybciej, w Javie 8. Podejrzewam, że dlatego też dużo takich firm teraz wraca do Javy 8, bo Java jest po prostu szybsza z takimi godzinami, podejrzewam. No. No to jest inna taka ciekawostka jest, w sumie to już jest po prezentacji, bo już w sumie więcej nie mam do dodania, co nie, ale taka ciekawostka jest, nie wiem, czy korzystaliście z takiego kompilatora Java C, co nie? I tam jest taki parametr SourcePath. Korzystaliście kiedyś z takiego parametru SourcePath? Oj, jakie to magię można wtedy wyczyniać. To jest bardzo fajna sprawa, bo tam, bo on wtedy podajesz mu kod źródłowy i klasę startową, z której chcesz kompilować
i on ci skompiluje tylko te klasy, których ty używasz. Czyli nie kompiluje ci kodów, które wszystkich klas, to nie, tylko tych klas, które ty używasz sobie w kodzie. Tak jawnie masz pisane. I na przykład ja próbowałem Log4J'a skompilować i się nie dało. Bo on refleksji używa i na przykład jakieś te appendery już nie zadziałały, bo trzeba było je jawnie podać w tym, jawnie podać w swojej aplikacji, że używasz tego appendera. Trzeba było podać konfigurację. No i to jest właśnie, no to jest w Java, co nie, taka Androida mają ten sam problem. Oni też mają te tule do zmniejszania bytecode'u wynikowego i też jak używają właśnie tego Darta, czy do dependency injection, albo jakiegoś frameworka do bazy danych, który też oczywiście jest tam malutki w kilobajtach, ale to już wtedy muszą bardzo dużo zadeklarować rzeczy, które trzeba dodać, jak nie zadeklarują, to w runtime będzie missing class. Oj, no, żeby daleko nie szukać, JavaDoc przez pewien czas miał takie, taka była w sumie bubble w samym narzędziu JavaDoc, jeżeli brakowało importu klasy jawnego, to on nie umiał sobie wygenerować w dokumentacji tej klasy, bo on jakieś tam cuda robił z ładowaniem tych klas jakimiś linkowaniami. Generalnie w Javie jest strasznie dużo magii, w samej Javie, a jeżeli dołożymy do tego Springa, no to... Ale dobra, ale tylko nie mówmy, a czyli wiesz, chodzi mi o to, że na końcu tej prezentacji chciałem powiedzieć, że właśnie to jest fajne rozwiązanie i to jest ciekawe też podejście takie, żeby proste, znaczy... Jeżeli na przykład mamy coś prostego, takiego niedużo kodu i tak tutaj widać, to jest tylko baza danych jakaś czy coś tam, albo chcemy się sprawdzić, zobaczyć jak coś działa na przykład, bo to też jest ciekawe, jak to można podejść w ten sposób, albo właśnie takie wyzwania, które no, na przykład czas startu aplikacji, nie chcemy na przykład, żeby się minuta startowała w kontenerze aplikacja, tylko 5 sekund, no to to jest fajne rozwiązanie, ale ja nie mówię, że nie używać Springa, co nie, bo żeby nie było tak, że zaraz wyjdziemy wszyscy z prezentacji i nie wiecie Springa. Na wewnętrznym backendzie, dlaczego nie? Ale to jest ciekawa alternatywa i właśnie pozwala też myśleć o tym, że Spring to nie jest framework webowy, to jest też w ogóle taka, to jest... Ja mam taką dygresję, że należy według mnie pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że przedwczesna optymalizacja jest tak matką wszelkich problemów. Druga rzecz, żeby się wystrzegać, moim zdaniem, not invented here, to ja na przykład bardzo mocno, ja na przykład dodałbym common sale, choćbym miał wykorzystać jedną metodę, ponieważ tak, ja mam takie podejście. A okay. Trzecie jest to, że... Czyli LeftPad też takie rzeczy. Słucham? LeftPad też było, co nie? No, ale to jest też inny przypadek, tak naprawdę, ten ekosystem troszkę inaczej wygląda i ten fakat wynikał z innej przyczyny. A trzecia rzecz, według mnie też również istotna, może ja miałem do czynienia z innymi ludźmi z biznesu niż wy, ale na przykład bardzo często kalkulacja kupna dodatkowego gigabajta dysku, a kalkulacja zapłacenia za tydzień czasu programisty była prosta. Więc pamiętajmy też o tym, że czasem naprawdę, oczywiście mówię, ponownie zależy, ale nie róbmy... Ja nie robię tak, że za każdym razem zastanawiam się, jakby ten megabajt albo tą milisekundę ściąć, tylko zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla biznesu. Czy ścięcie tej milisekundy w ciągu 3 godzin mojej pracy, czy dokupienie 5 megabajtów na cloudzie. To prawda. Miejmy na uwadze. Są różne sytuacje, bo na przykład ja byłem w poprzedniej firmie i był projekt, w którym klient nie chciał już więcej kasy płacić, a serwery już były puchły, co nie? I tam właśnie 1 giga to kontenery serwerów. Kontener jeden zajmował, co nie, tam była jakaś springowa aplikacja, co nie? Spring Boot'cie serwisy były. No ale albo włożył kasę Google'owi, albo włożył kasę wam. Ja wiem, że lepiej, żeby włożył kasę wam, nie? Natomiast... Ale wiesz, no, ale to było sporo kasy, co nie? No to nie jest tak ten... Także to są, no wiadomo, są różne sytuacje. Przepraszam, bo może nie chciałem, żeby to było tak, że się jakoś przeciwstawiam, ale po prostu mówię, że są różne sytuacje. Znaczy ja miałem na przykład taką sytuację, kiedy klient w ogóle nie chciał płacić, a firma chciała mu pokazać nowe rozwiązanie, tak? I no, klient się tylko zgodził na to, żeby firma kupiła swój sprzęt i podłączyła wszystko do jego serwerowni i tym sprzętem był po prostu laptop, który miał 2 giga RAM-u i trzeba było na tym jeszcze WebSphere'a postawić, bo nie chciał mieć nic innego, tak? I
na tym trzeba było zdeployować aplikację i tam rzeczywiście trzeba było walczyć o rozmiar jeszcze warki, bo po prostu kończyła się pamięć na tym laptopie. To ja powiem wam anegdotkę troszeczkę z mojego podwórka. Jest sobie taki gigantyczny, kurasko drogi framework, z którego korzystają duże firmy i programiści tutaj, powiedzmy, może nie tylko z mojego zespołu, ale z mojej firmy utrzymywali tam rzeczy typu IE6 dla jednego klienta. I słuchajcie, no kupę siara tym programistom płacono, żeby wszystkie funkcjonalności działały na IE6. I słuchajcie, jakby znajomy zrobił rzecz absolutnie genialną, słuchajcie. Więc kupił 3 nowoczesne komputery i dał tej firmy za darmo po prostu. I w tym momencie jakby odpadło utrzymywanie IE6 na tych 3 osób. Jeszcze jest Chrome Frame. Ale to nie wiem, czy na 6 działa, czy na 8. Ale macie o co chodzi, tak? Wydali 5 koła, kupili 3 komputery i nie musieli już nigdy więcej utrzymać IE6. Więc czasem taka decyzja gdzieś zupełnie, wiesz, think out of the box, nie? No wiadomo, że to zawsze są jakieś... Najgorzej co to za framework? Dobra, a co to za framework właśnie? O, sobie wiesz, na hasie. Dobra, no to chyba wszystko, to dziękuję bardzo. Pojawi się gdzieś jakiś link do tego kodu? Tak, ja podrzucę później link do tego. Dziękuję. Okej, no to losowania. Ludzie chcieli w tych ankietach, żeby była dyskusja na sali. I chyba ci rozwaliliśmy prezentację. Nie, właśnie jest ten na dyskusję, szczerze mówiąc. Bo to jest taki dyskusyjny temat, co nie? Taki kontrowersyjny, nie wiadomo. Polityka, aborcja i grzacha kontra spiegnie. Te klimaty. Okej, tutaj mam 33 początki e-mailów osób, które wzięły udział w ankietach. Wiadomo, Rosjano. Ej, ale Marek czytował system, bo zapisał się 2 razy. 32-33. A, wiesz, no nie to chyba to był różny Marek, bo też może być. Sokoloko. Jest ruch. Nie ma litości. A nie ma funkcji w tym? Nie, jeszcze nie napisali, ale za chwilę lepsze losowanie będzie, bo tu już mamy napisane. To już wygrał. A jest na sali? Nie. Na sali? Ale to chyba... Ale to za ankiet, to jest po prostu offline, tu wiesz. Dobrze. Dokładnie, no to tutaj. Wygrał. Konfi na wodę, dobrze, skuba. Tak, i tutaj mam osoby, które się dzisiaj zapisały, no to losowanie. Trzeba być na sali. Losujemy. Piotr Hełka jest na sali? Nie ma. No to stracił szansę na MPJ-a. Maciej Grzywacz. Jest? Nie ma. Tomasz Krygiel. Nie. Ciężko zidentyfikować. Strasznie blady, chyba musi. Ale słuchaj, jest nazwisko, więc jest lepiej. Kamil Pimbowarski. Też nie ma. Jest! A, Kazarz i Tendraja? A mówiłem ostatnio, że zacznę w nim pisać, jak kiedyś wylosuję, więc w sumie to tak. Okej, no to gratulujemy. Kolej. No, to chyba wszystko. Dzisiaj dzięki.